Len Sasamon. wspaniała postać jeżeli chodzi o kryptografię. Obok Satoshego Nakamoto, jedna z najważniejszych postaci w historii bitcoina. A mało kto wie, mało w ogóle ktoś słyszał o tej postaci, nie jest popularna. By coś dowiedzieć się w ogóle o Lenie, trzeba troszeczkę pogrzebać po internetach. Len był prawdziwym cyberpunkiem. Działał w takiej działalności jak kryptografia. Pracował jako programista nad szyfrowaniem protokołu Good Privacy oraz nad technologią prywatności open source. Działał też w ośrodkach akademickich związanych z kryptografią, a zajmował się sieciami P2P. Nad jego talentem czuwał sam Dawid Chaum, gościu, który stworzył blockchain. Tak, to on stworzył blockchain, a nie Satoshi Nakamoto. Chociaż z Satoshi Nakamoto większość osób kojarzy pojęcie blockchain. A osoba, która to stworzyła, to całkowicie inna osoba. Był to Dawid Chaum. Ale my skupimy się na Lenie. Len. Już w młodości miał przejawy technologiczne. Stał się już geekiem technologicznym, kiedy był w wieku młodzieńczym. Do takiego stopnia, że jeżeli chodzi o Internet, był jedną z ważniejszych osób w Pensylwanii. Działał w organizacji związanej z Internetem w Pensylwanii. Ale takim najważniejszym rokiem był rok 1999. W tym roku przeniósł się do Bay i tam zamieszkał z gościem, który stworzył Mojo, BitTorrent oraz półtworzył legendarną listę mailingową Cyberpunk, na której pierwszy raz pojawił się Bitcoin. Tą postacią był Bram Kochem, kolejna legendarna postać w kryptografii. Ale prawdziwym Oczkiem i konikiem w działalności kryptograficznej Lena był klucz publiczny kryptograficzny, czyli tak zwany fundament bitcoina. Był tak dobry w tym, że w wieku 22 lat brał udział w różnych konferencjach dotyczących tej kryptografii. Te dokonania doprowadziły do tego, że stworzył startup technologiczny. Z Bruce'em Persenem, dotyczący samego klucza publicznego. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że wszystko zbankrutowało i Len musiał zmienić trochę swój pomysł na kolejny biznes i działalność związaną z kryptografią. Len spotykał na swojej drodze coraz poważniejszych kryptografów oraz entuzjastów. Technologii open source. Ale taką decydującą osobą, która wniosła najwięcej w jego edukację, był Hal Finney. Hal Finney był drugim programistą, jeżeli chodzi o protokoł good privacy, i najważniejszą osobą po Satoshi, jeżeli chodzi o Bitcoin. To była osoba, która pierwsza dostała bitcoina na swój adres. Wysła wysłany on został przez Satoshi'ego. Ciekawą informacją jest to, że Satoshi przed stworzeniem w ogóle Bitcoina, e, wysłaniu całej białej księgi na słynne forum cyberpunka, pisał bardzo dużo z Finejem. Przed całą tą technologią cały czas była Tworzona korespondencja z Finejem. Fine współtworzył kod Bitcoina oraz stworzył coś najważniejsze, jeżeli chodzi o technologię Bitcoin, czyli wymyślił całą koncepcję dotyczącą dowodu pracy. Dowód pracy w Bitcoinie działa cały czas. Bez przerwy, aż do dzisiaj więc Finney jest pierwszą osobą, która prawdopodobnie mogła być Satoshi. Ale sam Finney aż do śmierci uważał, że nie jest Satoshi Nakamoto. Cały czas zaprzeczał. A drugi argument przemawiający za tym, że Finney nie mógł być Nakamoto, jest to, że musiał wymyśleć całą rozmowę na forum, raz, że ta rozmowa wyglądała tak, że musiał się przedstawiać jako sam Finney, a z drugiej strony musiał wymyślić fikcyjną osobę, Satoshi Nakamoto, z którą rozmawia w sieci na forum Cyberpunk, co wydaje się niemożliwe. Więc prawdopodobnie Finney'a możemy wykluczyć jako potencjalną osobę, która jest Satoshi Nakamoto. Ale Finney ma jedną Ważną funkcję dotyczącą Lena. Obydwie te postacie posiadają rzadką umiejętność remailerów, czyli technologii, która, na której działa bitcoin. I tak, taka podstawowa działalność takich najprostszych remailerów polega na tym, że wysyłają informacje w sposób anonimowy, a późniejsze remailery, które były bardziej skomplikowane, Polegały na tym, że dochodziło pojęcie węzłów, też wszystko było w sposób anonimowy wysyłane, ale o stałym rozmiarze w sieci P2P. I tak na przykład architektura bitcoina jest bardzo podobna do architektury remailerów, z tą różnicą, że remailery przesyłają informacje, a bit, w bitcoinie mamy po prostu transakcje. I tutaj pojawia się historyczna postać Tim May, taki kryptoanarchista, który stworzył kryptowalutę opartą na remailerach. Najbardziej popularnym remailerem jest Mixmaster i nasza postać Len bardzo był związany z tym Mixmasterem, był ekspertem w dziedzinie Mixmasterów, opiekunem tej sieci. Tego węzła i wiedział wszystko na temat remajlerów związanych z Mixmaster. A ciekawe jest, że nawet sam Finney uważał, że remajlery są podstawą gospodarki cyfrowej. Chodzi o gospodarkę anonimową, oczywiście. Kolejnym etapem był, było wprowadzenie informacji związanej z Finejem. Finej, między innymi Stwierdził w 1994 roku, e, opublikował taką informację na forum cyberpunka, że na remailerach można zarabiać spo, za pomocą e, monet takich cyfrowych. To było pierwsze wprowadzenie do technologii Bitcoin. Następnym rozwinięciem pojęcia remailerów były inteligentne kontrakty, powodujące to, że remajlery nie mogły być nadużywane. Po jakimś czasie Len, tej małej społeczności remajlerów, spotkał taką postać jak Adam Buck. To też bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o świat Satoshi'ego. Szczególnie, że była to pierwsza postać, która komunikowała się z Satoshi. Adam Back stworzył bardzo sprytny system Hashcash, który był podstawą kryptowalut. Pierwsza funkcja Hashcash to po prostu mia miała walczyć z atakami DDoS. A w późniejszym czasie sam Satoshi... Użył go do swojej kryptowaluty, czyli Bitcoina. Ogólnie Len i Adam Back byli bardzo powiązani ze sobą i na pewno pracowali, jeżeli chodzi o technologię remailerów. Szczególnie, że jest masę dowodów związanych z tym, że Len pracował z Adamem, od notatek. Na forum Cyberpunk'a po różne inne informacje, które można znaleźć w sieci. I teraz zakończymy pierwszą część na temat Lena. Prawdopodobnie osoby związanej z Satoshi, albo może sam, jest to sam Satoshi. Wszystkie te informacje, które są podane dotyczące. Lena pochodzą ze strony internetowej Bitcoin Schweiz. To jest taka szwajcarska strona związana z Bitcoinem. Można źródłowy artykuł znaleźć na ten temat, by dowiedzieć się coś więcej. A na razie to wszystko. Wkrótce pojawi się kolejna część, kontynuacja historii Lena. Żegnam, Shaolin.